Wyruszamy z Falirakio o 9 rano w kierunku Lindos, aby zwiedzić piękne miasteczko oraz starożytny Akropol. Jesteśmy na miejscu o godzinie 10, licząc, że uda nam się uniknąć kolejek. Miasto liczy zaledwie 820 mieszkańców. Zostało zbudowane w X wieku przed naszą erą przez Dorów. Jest trzecim najczęściej odwiedzanym miejscem w całej Grecji. Zaparkowane, parking nad miasteczkiem, w sumie Lindos. Zaparkowaliśmy na samym końcu. Bilecik. Jesteśmy o 10, już ostatnie miejsce praktycznie nam się udało. Jeszcze jest parking tam na dole, ale też coś 7 euro. O, Andrew. Kalimera. Chodź. Dokładnie nad nami. No. Chyba prosto. Tam to jest... No, nie lepiej. To jest super, nie? To jest takie zdjęcie na Insta. W kolejce czekamy zaledwie kilka minut w środku sezonu. Kolejka idzie dość sprawnie, na miejscu są dwie kasy. Ale to nie jest kasa, jeszcze wyżej. O, osłania, osłania. Dzień dobry, my friend. Thank you. Have a nice day. 12 euro za osobę. Tam na te jakiegoś i... To zaczynamy wspinaczkę. Palma jak... spocona. Nie unikniecie tego, drodzy widzowie. Cel zdobyty. Od miejsca kupna biletów około 10 minut pod górkę. Czasami cień, ale tak to głównie w końcu. Opłacało się wyjść. Warto było, co? Warto, warto. Ja uwielbiam takie piękne widoki, choć gorąco jest. Serduszko. Zatoka serduszkowa. Ej, faktycznie to jest 45-50 stopni. Chodźmy na fotkę.
I jak, podoba się? No, ale ciepło bardzo. Ale widoki ładne. 4000 akropol. 4000 lat ma. W cieniu jest nawet znośnie. W słońcu tylko tak bardzo, nie? Okropnie gorąco. No, ale widoczki rekompensują. Chociaż polecamy chyba w czerwcu albo we wrześniu tu przyjechać. Tak, bo nawet zdjęcie za bardzo nie da zrobić, bo dużo ludzi jest. Let's go! Tam jest taniej niż przez internet. 12 euro, a tu 16 przez internet. Szybko idzie ta kolejka. You are not safe, my mama pay. 12 euro. Okay? Moving up, a teraz jaka jest kolejka? No, a jest 11 godzina, a my musimy być chyba o 10? Dostaliśmy 5 minut. No. Byliśmy o której? O 10? O 10, a teraz jest 11. Trochę nawet po 10 byliśmy, bo zanim tu wyszliśmy. No, to szybko tych ludzi przybywa. Na miejscu 12 euro, a ponoć przez internet 16. A teraz o 11 kolejka 3 razy niższa. No. Po zwiedzaniu zatrzymujemy się w kawiarni na jednej z klimatycznych uliczek z widokiem na wzgórza. Następnie wyruszamy na wzgórza Cambika, aby zwiedzić monastyr z widokiem na plażę. Co, warto tu wyjść? 300 schodów? No warto, widoki piękne, męcząco, ale warto. No, w górę masakra. Jeszcze mieliśmy górkę. Ale myśmy o 18, no o 18 żeśmy wyszli, więc już nie ma takiego dużego słońca, ale... Nie no, fajnie się idzie, bo jest cień, są ławeczki gdzieś 100 schodów. No. Lepiej się chyba trzymać do wszystkiego. Wszystkie końcówki. Wejście za darmo. Polatane dronem. Pan z kościółka pozwolił. Pod warunkiem, że mu wyślę parę fotek, więc... Nie, Aldonka? To było śmieszne. Chyba z 20 minut się z nim dogadywałem, o co mu chodzi. A ja czekałam na tym upale. O, takie ławeczki są na przykład. A gdzie ciężej wyjść? Na Lindos czy tutaj? Nie wiem właśnie, chyba... Mi się gorzej wydaje, że tutaj. A mi gorzej chyba się wychodziło na Lindos. No tam szybciutko wyszliśmy, 10-15 minut. No ale było dużo większe słońce. A tu można sobie usiąść. No to masz przerwy, ale... Myśmy jeszcze 300 metrów pod górkę wychodzili, bo samochodzikiem już się tam ciężko było dostać. Nie? Tak, naszym ciężko. Jariska 1.0 miała ciężko. Ktoś pomalował te schody. I napisał numerki co 5, że mu się tak chciało to malować. Dużo lepiej się idzie, jak się tak odlicza. Ciekawe, czy w nocy świecą te lampki tutaj. Ale przynajmniej widoczki ładne. Tak się sturlać. No można by było. Akropol, jak i monastyr na pewno warto odwiedzić.
A już niebawem widzimy się w kolejnym filmie z fali Raki oraz podsumowaniu największych atrakcji na wyspie Rodos. Dzięki za obejrzenie, a jeśli Ci się podobało, zostaw suba, lajka i komentarz. Pozdro.